Swoje nowe prognozy przedstawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Niestety te prognozy nie są zbyt pomyślne dla świata, bo po raz kolejny Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu dla świata. Międzynarodowy Fundusz przewiduje, że wzrost produktu krajowego brutto dla świata ma spaść do 3,3% PKB. Zwalniać będą nie tylko gospodarki strefy euro, ale również Stanów Zjednoczonych, a te prognozy mogą być jeszcze zrewidowane, jeżeli nastąpi tak zwany chaotyczny Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Można powiedzieć, że te prognozy są mniej więcej tak jak wędrówka po górach, przy czym nie wspinamy się wyżej, nie rośniemy, tylko schodzimy na przełęcz i obyśmy nie musieli schodzić jeszcze niżej do doliny. Na tym tle można powiedzieć, że Polska i polska gospodarka nadal świeci jasno, dlatego że po raz kolejny Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tak jak w zeszłym roku, podniósł prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok do 3,8% i również mówi, że w przyszłym roku ten wzrost będzie na poziomie 3,1%. Polska ma być najszybciej rozwijającym się krajem w regionie. Więc to dobre dane dla Polski. One mówią nadal o niskim poziomie inflacji na poziomie 2% i mówią również o spadku poziomu bezrobocia do 3,6%.